Jesteśmy w Ćmielowie, na Zamku Ćmielowskim. Z nami znany i lubiany kasteolog, można powiedzieć, Tomek Olszacki. Tomku, opowiedz coś o tym zamku. Łobodobo. Też was bardzo lubię. Natomiast stoimy przed Zamkiem Ćmielowskim, jak tutaj Wiciu zagaju, a dokładnie przed budowlą bramną z przelotową sienią bramną w najniższej kondygnacji. Powiedzmy sobie od razu, że Zamek Ćmielowski składa się z trzech części. Pierwsza to tak zwane podzamcze, przedzamcze. Czyli to, co przed tym stoimy. To, przed czym stoimy, a co było takim zamkiem niskim, zamkiem dolnym, przez który wjeżdżano i który pełnił trojakie funkcje. Po pierwsze, komunikacyjne, właśnie ten przelot sień bramna. Po drugie, funkcje reprezentacyjne, albowiem na najwyższej jego kondygnacji znajdowała się wielka sala renesansowa, do której zaraz wejdziemy. Po trzecie, funkcje... Jakieś zdobienia zostały. Kominiarka renesansowa właśnie z pierwszej połowy XVI wieku. Tutaj po trzecie, funkcje obronne. Są to strzelnice zwrócone na zewnątrz, do których sobie zaraz podejdziemy. No i po czwarte, jednak cztery, to również funkcje gospodarcze, bo w tych niższych skrzydłach przyległych do budowli bramnej znajdowały się pomieszczenia pełniące właśnie takie także i podrzędne funkcje. Przejdziemy. Od razu widzimy, o, sięgam ręką do, prawda, tutaj zwieńczenia przelotu bramnego, co świadczy od razu o tym, że, i to czego dowiodły zresztą dawne badania archeologiczne, że gdybyśmy dostali w wieku XVI, to powinniśmy dobrze ponad 1,5 metra niżej się znajdować. Mówię o tym zresztą także i no, owe strzelnice, musielibyśmy się bardzo schylać tutaj, musieliby strzelać w kostki. Dosłownie. Też, jeśli chodzi o wroga. Teraz, żeby nie przedłużać, o, proszę, idziemy na górę. Wchodzimy do aneksu komunikacyjnego, do takiej wieży pełniącej funkcję klatki schodowej. Ale tutaj PRL-em pachnie. Pachnie PRL-em, bo zamek był długo zamieszkany. W latach 70-tych, 80-tych tutaj były jakieś hodowle nutry i inne cuda. Na szczęście... Jakiś browar słyszałem też. Nie ma, był też browar, była łaźnia, a nawet ponoć i dom uciekł przez jakiś czas. Tutaj uważamy na głowę. Mijamy strzelnicę. Czyli te stropy są perelowskie, które się zachowały. Tak, stropy są perelowskie, natomiast budynek jako budynek w całej swojej strukturze, murach, praktycznie bez stropów i bez dachu, przetrwał kompletnie od XVI wieku. Możemy mówić zatem o jednym z lepiej zachowanych budynków zamkowych w dawnym Królestwie Polski. Moi drodzy, wyobraźmy sobie, że jest rok 1657, kwiecień, tu gdzieś stoi wielki stół, tej ściany nie ma, tutaj trzy okna, jedno pierwotnie wyższe, tutaj również trzy okna z kamiennymi siedziskami, o, tutaj można sobie było przysiąść, wszystko oprawione w renesansową kamieniarkę, pierwotnie tynkowane, z jakimś kominkiem albo wielkim renesansowym piecem w tej oto lokalizacji. A dlaczego mówię o kwietniu 1657 roku? Otóż dlatego, że właśnie pewnie w tym wnętrzu, w tym miesiącu, dokładnie na początku kwietnia, wspólnie spożyli obiad król szwedzki Karol Gustaw z księciem siedmiogrodzkim Jerzym Rakoczym. To działo się najprawdopodobniej właśnie w tej oto sali, która była taką najbardziej paradną, największą, najbardziej reprezentacyjną salą Ćmielowskiego zamku. Tu jakiś tarasik masz. Tak, tutaj taki tarasik, na który lepiej nie wchodzić, bo można stracić życie. Natomiast stoimy w miejscu pierwotnego wyjścia na przedpiersie muru obronnego. Jak patrzymy na niższe skrzydło podzamcza, to mury, które widzimy z prawej strony, pierwotnie nie istniały. Istniał natomiast ciąg murów zewnętrznych, na których znajdowało się przedpiersie z krenelarzem. Wychodząc tutaj, to był ganek dla obrońców. Generalnie te mury pełniły pierwotnie funkcję muru obronnego. Może... Górą krenelarz z gankiem, a dołem strzelnice, którymi można było... Czyli to nie było zabudowane na dole, taki dziedziniec. Z wyjątkiem, to znaczy w ogóle nie było tej ściany, także to była w ogóle otwarta przestrzeń tutaj, tak? Aha. Z wyjątkiem zakończenia tego domu zamkowego, tam było pierwotnie przesklepione wnętrze, pełniące jednak jakieś funkcje gospodarcze. Może strażnicy mieli taką wartownię. Wartownia, może jakaś zbrojownia, no w każdym razie coś podobnego. Dobra.
Idziemy dalej. W tym momencie znajdujemy się na Zamkowej Wyspie. Jak mówiłem, pierwszy człon to Podzamcze, kolejny człon to wały okalające obiekt z narożnymi bastionami, czyli już takie założenie w typie palaco i forteca, choć w tej formie utrwalone dopiero w wieku XVII. Natomiast my tutaj mamy oczywiście wykopaliska na wyspie. To, co się wnosi najwyżej, to, ryzalit raczej, czyli taki wysunięty, przykryty własnym dachem element, wysunięty z dziedzińca w kierunku północnym. Na dole kaplica, prezbiterium z sklepieniem gotyckim, późnogotyckim, krzyżowo-żebrowym, wcześniej nawa, wszystko to oddzielone ścianą tęczową. W górnej kondygnacji ponoć miało znajdować się mieszkanie kapelana zamkowego. Natomiast wprzód przed kaplicą dziedziniec wybrukowany, resztki tego bruku też odsłonięliśmy, z prawej i z lewej. Czyli tutaj to widać, tak? To jest akurat bruk troszeczkę późniejszej fazy, a niewykluczone, że związany akurat z takim dość specjalnym miejscem, ale może nie będziemy tego komplikować. Bruk dziedzińca jest tam poniżej, około 1,20 m niżej czyli niż ten, który na dzień dzisiejszy tutaj pod linią wody. Nie, nad linią wody szczęśliwie i będziemy przywracali ten bruk właśnie jako poziom użytkowy. Natomiast ja stoję przy reliktach domu wschodniego. Dom, jak widzimy, dalej tam zachowany wyżej, tu odsłonięty w wykopie. Widzimy jego przebieg. Tutaj łączy się z czymś, co do tej pory znane nie było. Tak samo jak i zresztą ów dom uznawany był za znacznie krótszy. Teraz wiemy, że ma ponad 30 metrów długości. Natomiast tutaj widzimy południowy mur obwodowy zamku, to co jest na dole, i tam taki narożnik, woda nam tu już niestety stoi, ale tam, gdzie właśnie widzimy taki narożniczek w tej wodzie, to jest miejsce, gdzie odbija nam od wszystkiego budynek bramny, powiedzmy opozycyjny względem kaplicy, czyli mielibyśmy do czynienia tutaj na zamku, z zamkiem na wyspie, z kaplicą, domem wschodnim, domem zachodnim, który badamy tam, wreszcie zaś budynkiem bramnym. Wszystko to okolone murem obronnym. Tutaj jeszcze proponuję zajrzeć do wykopu. Piwnicy? Do piwnicy to może niekoniecznie, natomiast zajrzyjmy sobie tutaj do wykopu. A tu taki słupek masz jakiś fajny. Tutaj bardzo proszę, relikt, węgar. Słabo to widać, bo tu cień akurat pada. Piękny węgar in situ zachowany portalu prowadzącego do dolnej kondygnacji domu wschodniego. Tutaj nadmieńmy, od tego portalu do tamtego oto narożnika mamy pomieszczenie centralne, za murkiem, który wnosi się na górze, pomieszczenie północne, a od portalu w lewo pomieszczenie południowe. Tutaj zaś widzimy pozostałości po oknie doświetlającym właśnie najniższą kondygnację domu zamkowego. Na ten moment możemy powiedzieć, że zamek w jego aktualnej formie pochodzi z czasów Krzysztofa Szydłowieckiego, czyli takiej najpotężniejszej postaci pierwszej połowy XVI stulecia, jeśli chodzi o polskie możnowładztwo, magnaterię. Natomiast wiemy także, że mamy do czynienia ze starszą fazą, związaną z budynkami chyba niemurowanymi, ale z dworem obronnym, który funkcjonował w tym samym miejscu. Mamy zabytki, m.in. gotyckie kafle z wyobrażeniami, taki hybryd męsko-rybich z pazurami, typowe dla około połowy XV, może trzeciej ćwierci XV stulecia. Zatem przed powstaniem zamku mamy jeszcze starszą średniowieczną fazę w tym samym miejscu. A ilu piętrowe to mogło być? Czy są jakieś grafiki, czy dokumenty? Znaczy, jest takie wyobrażenie na rycinie zamieszczonym w dziele Pufendorfa, opierające się na szkicu Eryka Jonsona Dalberga z połowy XVII wieku. Bardzo w ogólnym schemacie przedstawiony jest nam Chmielowski Zamek. Widzimy także i wyspę, ale niewiele się da o tym powiedzieć. My po badaniach możemy stwierdzić, że na pewno mieliśmy do czynienia z poziomem, powiedzmy, zagłębionego przyziemia oraz wyższą kondygnacją, która zaczynała być mniej więcej tak, jak o teraz gdzieś tutaj rękę trzymam. Był to jeden z najwspanialszych polskich zamków pierwszej połowy XVI wieku. W Królestwie Polskim z pewnością jedna z najzacniejszych magnackich rezydencji. No dobra, jesteśmy już na bazie. To przy kawce opowiedz teraz, co udało się znaleźć do tej pory. Na początek sięgnijmy do... Aż tego ich znowu nie pokażę, ale coś pokażę. No pokaż chociaż to ciekawsze. Tego, co jest najciekawsze. Bo oczywiście metale nie są najciekawsze. Nigdy. Natomiast najciekawsze jest zawsze ceramika. I proszę tutaj spojrzeć. O. Na pierwszy rzut oka co widzimy? Na pierwszy rzut oka nic nie widzimy. Nic nie widzimy, bo się wszystko odblaskuje. Odblaskuje się, dobrze. Czyli szkliwiony kafel. Może opowiem, co widzimy. A mianowicie widzimy dzieło sztuki.
Teraz pod kątem jakby trzy postacie widać. Tak, o właśnie, dobrze, dobrze. Dobrą stronę. Ale to mówię. A teraz spróbuj dalszej własnej interpretacji. Raz, dwa, trzy. Może ciekawsze niż to, co ja mam do powiedzenia. Spróbuj zinterpretować. No nie wiem właśnie. No to mówię, w zależności pod jakim kątem. No i jedne wyżej, drugie niżej. No tak. Czy no, to czyżby jakieś to biblijne? Dobry trop. No Biblia to może trochę słabszy, ale pozostańmy rzeczywiście przy wierze chrześcijańskiej. Czyli nie wydarzenia historyczne? No, powiedzmy, jest to wydarzenie takie troszeczkę parahistoryczne. A mianowicie, moi drodzy, jest to ornamentowana płytka. Od tego zacznijmy, że nie jest to kafel. Jest to ornamentowana płytka. Ma to pełną grubość, ma takie płytki cyglane, jak widać. Wyrobu lokalnego prawdopodobnie? Nie sądzę. Czyli import? Myślę, że jest to coś zamówionego ekstra przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. A mianowicie, jest to płytka, ale też nie jest to płytka podłogowa. Musiało to być albo wmurowane w ścianę, albo wmurowane na przykład no, gdzieś powiedzmy w ołtarz, który w kaplicy zamkowej mógł się znajdować. Nie sądzę albowiem, żeby deptano tutaj po przedstawieniach świętych. Natomiast co widzimy? Otóż w takim tondzie, w takim okręgu przedstawiona jest grupa postaci. Tutaj widzimy klęczącą kobietę z aureolą nad głową. Ręce ma złożone do modlitwy. Za nią postać w takim półobrocie z mieczem celująca w jej szyję. Oprawca. Czyli nad to była egzekucja? To była egzekucja. Nad wszystkim wznosi się anioł. To jest jego głowa, skrzydło, skrzydło. Tutaj jest drugi posłannik niebios, który ma... Ten już słabiej widoczny. Słabiej widoczny, ale z analogii, o których za moment wiemy, że niesie liść palmy, czyli symbol męczeństwa. Tutaj natomiast zniszczone narzędzia tortur. W tym oto miejscu widoczne, o tu taki jest takie półkole, koło do łamania, tak? Te narzędzia są zniszczone. Co widzimy? Otóż jest to ścięcie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Świętej, która, jak to kobieta mądra, pokonała kilkudziesięciu czy kilkunastu pogańskich mędrców w uczonej dyspucie. No i jak to z mądrością bywa, no, nie zyskała sobie, że tak powiem, dobrej prasy w ówczesnym cesarstwie, no i skazana została na tortury. W trakcie wykonywania właśnie owych tortur, męczenia jej w sposób przeokrutny. No, oczywiście teraz już przechodzimy z takiej, powiedzmy, warstwy półhistorycznej do absolutnie już legendarnej. Miał zstąpić z nieba anioł, który zniszczył owe narzędzia, w tym koło, którym ją łamano. Podówczas rozkazano Katarzynę ściąć mieczem. To właśnie widzimy. Natomiast to, co jest fascynujące, to to, że przedstawienie, na które patrzymy, to przedstawienie wzorowane na grafice gdzieś z przełomu XV-XVI wieku. Bardzo blisko temu jest do grafiki sporządzonej przez Albrechta Dürera. Natomiast właśnie czy to Albrechta Dürera, czy kilka innych, mamy również późniejsze przedstawienia, między innymi włoskiego malarza przełomu XVI-XVII wieku, Guido Reni, ale to już późniejsza interpretacja tutaj. Natomiast jesteśmy na przełomie gotyku i renesansu, ale chyba już bardziej w renesansie. Również to przedstawienie w tym okręgu, w tym tondzie na to wskazuje. No i cóż, szanowni państwo, kanclerz Szydłowiecki najprawdopodobniej zatrudnił artystę, który na podstawie grafiki wykonał matrycę. Tą matrycę natomiast wycisnął owo przedstawienie w niewypalonej oczywiście jeszcze glinie, a później płytka została wypalona, pokryta szkliwem zielonym, które niestety uległo silnemu złuszczeniu na skutek pożaru, który dotknął zamek. Mamy do czynienia zatem z czymś, co się znajduje, no, powiedzmy, na pograniczu takiego od artefaktu związanego sobie z wyposażeniem wnętrza i autentycznego dzieła sztuki.
Tutaj oczywiście rozkoszą będzie poszukiwanie dokładnej, mamy nadzieję, że się znajdzie, dokładnego wzorca graficznego dla przedstawienia, które znalazło się na tej właśnie płytce. I skoro tu o płytkach, to może jeszcze pokażmy takie inne rodzaje. A to jeden egzemplarz tylko? Jeden, ale mam nadzieję, że będziemy mieli cykl męczeństw święty. Czyli coś święty. Jeszcze wyszło. Będzie coś więcej, ale na razie jeszcze nie mamy. Tutaj natomiast takie troszeczkę inne płytki. To już płytki absolutnie posadzkowe, podłogowe. Wykonane z gliny kolimitowej, bielutkie, jak widzimy. Pokryte to jest takim nierównomiernym szkliwem żółtym. Do tego jeszcze jakieś tutaj widzimy, prawda, odpryski takie przywarte do jedna do drugiej ceramiki. Otóż jest to po prostu, są to nieudane egzemplarze. One nigdy nie zostały użyte zgodnie z przeznaczeniem. Nie ma na nich zaprawy wapiennej od spodu. Prawdopodobnie w piecu doszło do jakiegoś wybuchu. Tutaj coś się poprzyklejało, szkliwo spłynęło, nie do końca rozłożyło się tak, jak było to planowane. I te płytki też znaleźliśmy w specyficznej sytuacji, czyli nie leżały sobie jakoś in situ w miejscu podłogi, czy też nie były destruktami ze zniszczenia tejże, tylko były wrzucone warstwy gliny pod podłogę zachodniego domu zamkowego jako i odpad. Pełniły funkcję izolacji. Razem z potoczonymi dachówkami stanowiły taką warstwę izolacyjną, jako że no tam wód, tak, do dzisiaj jest problemem, z pewnością te płytki właśnie z potoczonymi dachówkami miały pewnie tego rodzaju funkcję. I następna sprawa przy ceramice pozostając, ale znów innej. Tym razem, o, taka oto poczwarka, trochę rybiego ogona, tutaj łapy z pazurami, a wszystko to... Ni smok, ni wydra. Ni smok, ni wydra, a okazuje się, że to tak naprawdę pół faceta, pół ryby. O, może tam ustaw to tak, żeby było dobrze widziane. Może wyjąć z tego, może z tej folii. Wyjmiemy z tej folii, proszę bardzo. Przyjrzyjmy się, to akurat jest kafel z dworu obronnego w Jankowie Dolnym w Wielkopolsce, połowa XV wieku. Te kafle znajdują się na wystawie w muzeum w Gnieźnie, cały zbiór kafli gotyckich. I mamy do czynienia z czymś podobnym, może troszeczkę inaczej ułożona matryca, ale to generalnie... Ale może ten sam warsztat? Też nie? Raczej patrzyłbym na wzorce niż na, powiedzmy, tam warsztaty. Nie sądzę, żeby z Wielkopolski kafle jechały tutaj na Sandomierszczyznę. Natomiast to, co dla nas najistotniejsze, to datowanie tego kafla. To jest, powiedzmy, połowa, trzecia ćwierć wieku XV i jest to jeden z zabytków, które dowodnie świadczą o istnieniu w miejscu zamku na wyspie starszej rezydencji obronnej pochodzącej jeszcze z okresu późnego średniowiecza. I już zupełnie na koniec coś, co pewnie widzicie, będzie się najbardziej podobało. Bełcik, odkusz. Bardzo ładny bełcik, ale zobacz, jaki on gruby jest, potężny. Wydaje mi się, że to jest raczej kusza wołowa, jakaś taka chyba z tych kusz stacjonarnych, bo bełcik jest przepotężny, to jeszcze jest jakimś zadziorem takim, tak? Natomiast no, średnica tulei zbyt mała, by mówić o szczepie w tej sytuacji. Więc myślę, że rzeczywiście grot bełtu, ale od takiej kuszy no, naciąganej dźwignią już, a nie takiej zwykłej kuszy ręcznej. I to, powiedzmy, tyle, jeżeli chodzi o na szybko z zabytkami. Natomiast muszę podziękować. Dzisiaj Witek pomógł nam bardzo, penetrując hałdy pochodzące z bagrowania wewnętrznej fosy zamkowej. Udało nam się znaleźć kilka ciekawych artefaktów. Ale o tym nie możemy mówić jeszcze. Na razie nie będziemy mówić. To jest na razie ściśle tajne, jak badania nad UFO. Także wrócimy do tego kiedyś jeszcze. Mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.